Siema, siema. Przygotowuję właśnie sprzęt pod test kasku LS2 używany od Sławka. Bo stwierdziłem, że zamiast takiego chinola jakiegoś pękającego, lepiej kupić używany. I chcę właśnie przetestować używany kask SL2. Ile on ma? Może rok. Tu jest troszkę uszkodzony przy sztęce, bo już miał glebę. Nie będę go sprawdzał w ten sposób. Chociaż też powinien wytrzymać. Spróbujemy go tutaj z boku wziąć na moim tutaj sprzęcie. Tak, po ostatnim odcinku zakupu tych kasków z Allegro zdałem sobie sprawę, że jakie to jest po prostu niebezpieczne. Wiedziałem, że takie kaski są. Nie śledziłem tego. Widziałem, że ludzie w takich jeżdżą. No ale nie byłem świadomy tego, że to po prostu tak. Taki to jest myst, nie? Tak jak sobie tutaj jeszcze patrzyłem. Po prostu wszystko to idzie przy pęknięciu w ostre krawędzie. Naprawdę to jest ostre, a żeby to jeszcze sprawdzić, a tu wam pokażę, to jest wszystko na taśmę przyklejone. Nawet, no nie, no nawet w środku nie ma gąbki, tylko o, jest coś takiego. Cienkie to jest. Ale już mówię, tu już nie chodzi o tą tu wyściółkę, co tu jest, tu to niech sobie będzie byle co, byle ten plastik był na tyle wytrzymały, żeby po prostu no nie pęgi, kurde, komuś czaszki nie rozwalił. Zobaczcie, jak tutaj ja właśnie sobie tą skorupę, końcówkę wziąłem. Jak to się fajnie urywa. To co, gotowi? Ja też gotowy. Ciekawy jestem. No to teraz patrzymy. Wszystko gra z tej strony. Plastiki powinny wytrzymać. Skorupa jest wytrzymała. Czyli co? Kask przeszedł test. Jeszcze jedna próba. Dla pewności. No super, czyli SL2, LS2 kask nadaje się do jazdy. Super, zadowolony jestem, cieszę się, pozytyw po prostu. No i mówię, no dołożyć stówę, dwie stówy, ale jeżeli naprawdę nie macie, no szukajcie używanego kasku. Nikt wam z rajderów gówna nie sprzeda. Także po teście LS2 kask Słowasa wyszedł pozytywnie. Jest to bardzo dobry kask. Można go śmiało kupować bez obawy. Mówię, już można go kupić za 350 zł, czyli nie warto kupować, przypuśćmy, takiego mystu za 70 zł. 75 wysyłką, 90, dołożyć 250 zł i mamy porządny naprawdę kask. Lada moment przyjdzie czas na test innych kasków, ale oczywiście z tej średniej półki, nie z wysokiej, bo wysokich nie ma sensu testować, bo na pewno są dobre. No chyba, że jakiś się trafi.
w dobrej cenie, no to będę mógł go wziąć i przetestować. Ale po testach niestety tego kasku nikomu nie prezentuję do jazdy. Małą wlepę Sławasa jeszcze z Black Opsa, starą. Ma mój podpis. Czyli raczej będzie przekazany na jakiś cel charytatywny w przyszłości, ale nie do jazdy, czyli jako taki gadżet, pamiątka. Po ekipie Black Opsa. No i tutaj właśnie ten kask mnie zastanawia, Kuby, czy i tak się właśnie zastanawiałem, czy on by wytrzymał taką próbę tą wózkową, czy by nie wytrzymał. No też jest, wygląda na porządny kask, ale w porównaniu tutaj patrzę na grubość tej skorupy, a tej, no to jest różnica. No to już nawet jest twist, ma grubszą skorupę. No i właśnie tak próbuję sobie go tak wstępnie, no szkoda tego Kuby kasku na razie wziąć na testy. Jaka marka tego kasku jest, to nie wiem. Ale taki jest, no bardziej podatny na moją siłę. No ten tak nie reaguje. A sprawdzimy jeszcze twista. Twist, no powiem, że nawet bardziej się poddaje niż Kuby kask, mimo że jest tutaj tak jak boczną tą skorupę tutaj trzymam, no to wydaje się być grubszym kaskiem, grubsza ta skorupa. Także teraz dopiero się zorientowałem, jakie jest ważne zakup kasku. Zwłaszcza pierwszego, pamiętajcie, żeby był dopasowany i na pewno nie najtańszy. Celujcie w kaski, nie wiem, no tego Onila jeszcze nie testowałem, ale LS2 jest na pewno dobrym kaskiem. V1, Foxa z tego co wiem, no to jest no, trochę droga, bo trzeba dać ponad 500. Ja tam okazyjnie chyba kupiłem, albo nawet dostałem za darmo do Supermoto. No ten Aero, ten Twist wypada też tam około, nie wiem, od 550 do 600 zł. Kuby kask też w granicach 500-600 zł. Ale nie wiem co to jest. Może to i jest ten Onil, bo widziałem, że Husqvarna właśnie ma właśnie kaski z tym malowaniem Husqvarny i na niektórych pisze właśnie Onil. No ale zobaczymy, może taki kask dostanę na testy, czyli Onil, Fly, jeszcze Fox, V1, V2 to na pewno nie ma co testować, bo jest naprawdę kaskiem dobrym. Aeroha, te wyższe modele na pewno też nie. Takiego Twista można sprawdzić, ale to w następnych odcinkach. A tu jeszcze powiem o tym LS2. Hiszpańska produkcja z atestami, z homologacją, ze wszystkim, z porządnym zapięciem, mocna skorupa. Sławek w górach to rozwalił, spadł na kamień. Mi się wydaje, że to pęknięcie, no to podejrzewam no drugi raz. Taka sama sytuacja, ten sam kamień raczej powinien wytrzymać, no ale... A, słuchajcie, tutaj jeszcze widzę, że LS2 ma wloty powietrza tutaj, boczne. Tu w tych kaskach, w moim, Aerochu i w Kuby, nazwę go Onil, nie ma tych wlotów. Czyli jeszcze macie hiszpańską produkcję. A, jest jeszcze dostosowany ten kask do osób, które noszą okulary. Taka ciekawostka. No i wszystkie bardzo wysokie wyniki ma w testach Sharpa. Także
hiszpańska marka LS2 kładzie nacisk na jakość, na bezpieczeństwo. Aha, jeszcze zobaczymy tą siatkę tutaj wlotu powietrza, bo widzę, że ona jest tutaj taka ładnie naprężona, ładnie tu obszyta, sztywna. Naciskam palcem, nic się nie dzieje. Chodzi mi tutaj o tą siatkę. Taka siateczka jest. Nie wiem, czy kamera pokaże. Są wszystkie ważne rzeczy. Tutaj na przykład Kuba ma też taką siatkę. Obszycie już jest takie słabsze, ale też ładnie wytrzyma pod palcem, a zobaczymy, jak wygląda to w aerochu. No, do aerocha nie ma nic, jest po prostu taka gąbka wstawiona, ale to niczemu też nie przeszkadza. Czyli najlepsza wentylacja i tak będzie z tych trzech kasków, no oprócz tych, bo z tych to jest najlepsza wentylacja, nie? No to będzie w LS2. Dobra, nara, trzymajcie się. Może jakiś kask kiedyś wytrzyma próby i trafi do Was, ale jeszcze taki się nie trafił. Nara.